Sorry, nie wiesz, gdzie jest Słowacki? Szukasz Słowackiego? Zapraszam. To właśnie jest Słowacki. A to są nasi Słowacy. Kolega chciał zobaczyć szkołę. Chodź, oprowadzimy cię po szkole w takim razie. Teraz pokażemy wam jedno z najciekawszych miejsc w naszej szkole. Salę mistrzową, na której odbywają się różne występy, różne akademie, koło teatralne pod kierunkiem pana Marka Ślosarskiego i próby chóru. Zobaczmy, co teraz tam się dzieje. Nasz sklepik jest zawsze otwarty. Do naszej szkoły chodziło bardzo wiele znanych postaci, które możecie zobaczyć na zdjęciach na ścianie. Zawsze z uśmiechem przywita was tam pani Wiesia. Teraz zobaczymy pokój nauczycielski. Miejsce, gdzie zawsze możesz znaleźć potrzebny ci profesor. W naszej humanistycznej szkole są również miejsca dla umysłów ścisłych. Zajrzymy teraz na chwilkę do sali od fizyki. Na dzisiejszej lekcji będziemy omawiali sobie miejsca polaryzacji i wykorzystanie tego zjawiska w przeszkodzie. Ja wam przygotowałam tam z tyłu kilka, na laptopie kilka obrazów właśnie z wykorzystaniem filtru polaryzacyjnego. Tym zapraszam się. Te dwie fotografie są bardzo ciekawe. Spróbujcie odpowiedzieć na takie pytanie. Która z tych fotografii w tym miejscu, która jest zrobiona za pomocą filtra polaryzacyjnego, a ta występuje? Tutaj wasi koledzy napisali taką informację, to są pozdrowienia. Spójrzcie przez to okieneczko na napis. Widać? Jest widoczny napis? No to teraz poprosimy koleżankę, żeby nam obróciła. Czyli powoduje co? Że nasze światło przejdzie przez filtr polaryzacyjny, a więc zostanie tak jak przeciwdziałane. Autopracownia biologiczna, gdzie oprócz ciekawych lekcji można zobaczyć kilka ciekawych okazów zwierząt. Mamy rok pański 1774, a opowiadają, że caryca cały czas niezmiernie niezadowolona z prób
Co ja mówię z prób zmyśli samych o reformie w ojczyźnie naszej umiłowanej, prawda to? No tak, nie jest dobrze, ale król nasz, najjaśniejszy Stanisław, hędogo zabiega o lepsze jutro dla kraju. Jednak zaprawdę to nieprzeciętne, by tyle plag nawiedzało nasz kraj w jednej minucie. Czyliż utraciliśmy już całkowicie łaskę pańską? O, nie można tak mówić. Myśliciele udowodnili, że łaska Boża nie zna granic, a święte pismo w każdym wersie mówi o jej przepełnionej mocy. Może to więc sam Bóg zesłał nam Stanisława, najmiłościwiej panującego już przecież od 11 wiosen. Chciałbym, o jak chciałbym, ażeby i tak było, ale mówię to w znacznej poufałości. Jeszcze żadne ziarno z tych drew się nie narodziło. O Mosterdzieju, co też prawicie? Tak, bo owszem, zasnę król posiada pomysły odnośnie edukacji, ale nam nie trzeba kształcić. Zobacz pan, jakie tępe umysły zasiadają w tych ławach. Im karabin brać do rąk, nie pióro! A głupoty ksiądz prawi! Nam trzeba kształcić! W tym jedyna nadzieja! A księdzu dobrze radzę, jak szlachcic szlachcicowi, lepiej czasem nie mówić nic, niż nie wiedzieć. A oto gabinet naszej wspaniałej pani pedagog, na którą zawsze możemy liczyć w ciężkich chwilach. Jesteś ciekawy? Chcesz zobaczyć więcej? Zapraszamy we wrześniu!